W dzisiejszym odcinku z serii Ciekawostki o politykach przedstawiam 10 ciekawostek o panu Sławomirze Mentzenie, przedsiębiorcy, doktorze nauk ekonomicznych, wiceprezesie partii Korwin. Linki do źródeł umieszczam w opisie pod nagraniem. Sławomir Mentzen jest autorem 3 książek: Sanacja Plus z 2018 roku i Kto tu jest Szurem z 2019 roku oraz Filozofia XD z 2020 roku. Wygląda na to, że to nie ostatnie słowo pana Sławomira w tej kwestii. Czy planuję kolejną książkę? Oczywiście mam w głowie kilka książek, kilka nawet zacząłem. Kiedy je skończę, to nie wiem, ponieważ niestety nie mam tyle czasu, ile chciałbym mieć, więc wszystko w swoim czasie, ale jeżeli nie zdarzy się jakaś okrutna tragedia, to oczywiście pojawią się kolejne książki. Sławomir Mentzen w czasach młodości, w latach 90. kibicował dwóm drużynom piłkarskim: FC Barcelonie oraz Legii Warszawa. Jeśli chodzi o warszawski zespół, to jako dzieciak wyjeżdżał nawet na zagraniczne mecze Legii. Jeden z takich wyjazdów odbył się w bardzo niecodzienny sposób. Byłem nawet na meczu w Doniecku, jak walczyliśmy o Ligę Mistrzów. Wyjechałem z domu w niedzielę wieczorem, z bratem pojechaliśmy najpierw do Warszawy, gdzie dostaliśmy się do autobusu właśnie kibiców do Doniecka. Cały tydzień prawie z nimi spędziliśmy, tam się 2 dni jechało w jedną stronę. Najbardziej bawiło mnie to, że jak dostałem, jak się umówiłem na ten, czy tam zapłaciłem, żeby mnie wpuścili do tego autobusu, wcześniej były jakieś rezerwacje, to organizator mówił, że jak przyjadę na miejsce, mam być ogarnięty i bez barw, ponieważ nikt nie chciał wieść kibiców, więc musieliśmy udawać, że jesteśmy internautami. I wyobraź sobie, że jedzie cały autobus, wszyscy tam duzi, łysi, nikt nie miał na wierzchu żadnych barw, bo jesteśmy internautami, jedziemy na zlot internautów do Doniecka. I dopiero na granicy z Ukrainą, kiedy celnicy przeszukiwali autokar i patrzyli tam do portfeli, jakieś paszporty czy coś koło tego, jeden z celników ukraińskich zobaczył, że jeden ma bilet na mecz w portfelu i co to wy na mecz jedziecie? I wtedy wszyscy: mamy cię, wyjęli tą wódkę, te szaliki. Bardzo duży awantur było, pamiętam, z kierowcą, który poczuł się strasznie rozczarowany, że nie wiezie internautów, tylko kibiców. Ulubioną grą komputerową pana Sławomira Mentzena jest StarCraft. Tak naprawdę nie było to dla mnie zbyt duże zaskoczenie, ponieważ pan Sławomir jest ode mnie starszy jedynie o 2 lata i ta gra w czasach naszej młodości, kiedy jeszcze mieliśmy czas na granie, była bardzo popularna. Bardziej zaskakujący jest dla mnie fakt, że pan Sławomir nie grał w Heroesów 3. Jak byłem młodszy, to dużo grałem w gry, głównie w gimnazjum i w liceum, trochę jeszcze na studiach. Moją zdecydowanie ulubioną grą był StarCraft. W StarCrafta, zwłaszcza na Battle.necie, grałem bardzo, bardzo, bardzo dużo. Grałem też trochę w Counter-Strike'a, w FIFA, jakieś Age of Empires, w SimCity. W takie gry chyba najczęściej, ale już od dobrych chyba kilkunastu lat nie gram w gry komputerowe, nie mam na to czasu. A, przepraszam, Baldur's Gate oczywiście Baldur's Gate, głównie 2, ale 1 też była bardzo dobra. Nie wiem czemu, ale Heroesi 3 mnie ominęli, to znaczy grałem bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, nałogowo wręcz w StarCrafta bardzo dużo grałem, ale w Heroesów potem grałem w miarę mało i jakoś ta gra do mnie tak nie trafiła jak StarCraft, więc jeżeli chodzi o gry, to w zasadzie jestem olbrzymim fanem StarCrafta. Ostatnio nawet sobie go jeszcze raz ściągnąłem, żeby pograć na Battle.necie w StarCrafta, bo już kilka lat nie grałem, to jest gra mojego życia, tak? Myślę, że jak będę jeszcze, mam nadzieję, dożyję emerytury, to dalej, mam nadzieję, będzie z kim grać w StarCrafta, bo to naprawdę gra mojego życia. 20 lat już jest ze mną, to myślę, że już się nie zmieni. Ulubionym współczesnym pisarzem Sławomira Mentzena jest Nassim Nicholas Taleb, autor m.in. książki o tytule Czarny Łabędź. Nassima Taleba, mojego ulubionego, staje się pisarza współczesnego i chyba jedyną osobę, której mogę powiedzieć uczciwie, że jest naprawdę świetnym, współczesnym filozofem. Nassim Nicholas Taleb, Czarny Łabędź. To jest klasyka, to jest podstawa. Taleb właśnie tutaj na kilkuset stronach mówi, dlaczego takie wydarzenia o wielkim wpływie na rzeczywistość, których się nie dało przewidzieć, się często pojawiają i że bardzo zmieniają rzeczywistość, więc trzeba być na nie gotowi. Druga część Czarnego Łabędzia, Antykruchość, ten sam autor. Bardzo polecam, prawdopodobnie jeszcze lepsza książka od Czarnego Łabędzia, trochę trudniejsza. Też
tym samym duchu. Trzecia książka Taleba, Na własne ryzyko. Ona wyszła chyba tu w zeszłym roku, już się wydawca zmienił. Tu już płynie bardzo ważna lekcja. Taleb bardzo dokładnie tłumaczy, dlaczego nie powinniście słuchać ekspertów, którzy wam mówią, jak macie inwestować, jeżeli oni sami nie inwestują zgodnie ze swoimi radami. Wiceprezes partii Korwin nigdy nie posiadał zwierzątka domowego. Raz miałem przez 2 tygodnie rybki, ponieważ mój kolega ze studiów miał rybki u siebie na stacji i musiał wrócić na święta do domu i musiał je komuś powierzyć. I bardzo źle zniosłem te 2 tygodnie, a zwłaszcza rybki bardzo źle zniosły. Naprawdę starałem się jak mogłem, ale one ledwo przeżyły. W związku z czym uznałem, że nie nadaje się do opieki nad zwierzętami. Doktor Sławomir Mentzen prowadził wiele biznesów. Prowadził kantor wymiany walut. Był także właścicielem sklepu myśliwskiego. Ostatecznie został doradcą podatkowym i obecnie prowadzi kancelarię Mentzen. Dodatkowo w 2020 roku założył Browar Mentzen. Powstanie Browaru Mentzen jest ściśle związane z akcją Piwo z Mentzenem, czyli ze spotkaniami pana Sławomira ze swoimi sympatykami. Pierwsze Piwo z Mentzenem miało miejsce 1,5 roku temu, chyba w maju 2019 roku, podczas wyborów europejskich w Gdyni. Wymyślił to Artur Dziambor, żeby spotkać się z wyborcami przy piwie. Przyszło, jeżeli dobrze pamiętam, z 30 osób. Mieliśmy taką małą knajpę, gdzie po prostu piliśmy piwo bez żadnych przemówień, po prostu z piwem podchodziłem od osoby do osoby i rozmawialiśmy. Kolejne było przed wyborami parlamentarnymi w Toruniu, znowu w tej formule, a potem pomyślałem, żeby formułę zmienić, to znaczy, żeby zacząć od jakiegoś wystąpienia, od dłuższej przemowy, potem publicznych odpowiedzi na pytania i dopiero w ostatniej części tak już rozmawiać po prostu w 4 oczy. I znowu przypadek, bo pierwsze testowe spotkanie zrobiliśmy w Gdańsku, to był koniec czerwca tego roku, w takim nie za dużym lokalu i naprawdę bałem się, czy ktokolwiek tam przyjdzie, ponieważ wakacje, ludzie wreszcie mogli wyjechać po tych kilku męczących miesiącach lockdownu. Okazało się, że przyszło kilka razy za dużo osób, niż lokal mógł pomieścić, mimo że w żaden sposób nie nagłaśniałem tego wydarzenia, bo jak tylko zrobiliśmy wydarzenie na Facebooku, od razu było widać, że niestety lokal nie udźwignie tego. Jadąc właśnie samochodem z Krakowa do Wrocławia, tak pomyślałem, że skoro tyle ludzi przychodzi na spotkanie Piwo z Mentzenem, to znaczy, że to zarówno ja, jak i piwo trafiamy w podobną grupę konsumentów i warto się sparować z tym piwem. No i wtedy wymyśliłem, że należy zrobić browar Mentzen. Kiedyś trzeba by postawić własny browar, mieć własną sieć dystrybucji, jakieś ciężarówki. Własne sklepy nawet. Nie wiadomo, jak trudno byłoby to zrobić, a teraz wszystko można, mogę swoje piwo ważyć w czyimś browarze, wysyłać je z czyjegoś magazynu, a ja tylko spinam, tak? I to jest bardzo proste. W kolejnym kroku dopiero będę stawiał swój fizyczny browar, ale to myślę, że jeszcze rok, dwa. Też chcę rozszerzyć ofertę alkoholi o miody pitne, ale to dopiero w drugim kroku. Okazuje się, że w życiu pana Sławomira nie zawsze było tak kolorowo. Jeszcze przed założeniem pierwszego biznesu zdarzały mu się prace dorywcze, między innymi w Wielkiej Brytanii. Imałem się różnych zawodów. No, udzielałem korepetycji z matematyki i z fizyki. Byłem w Wielkiej Brytanii, gdzie pracowałem na magazynie, na budowie. Spałem w parku tak przez 2 tygodnie na ławeczce. Co tam jeszcze robiłem? Na inwentaryzację chodziłem, no różne rzeczy robiłem, jak byłem młodszy. Potem jak założyłem kantor, to dużo na kasie siedziałem. Więc to nie jest tak, że urodziłem się z dużą firmą i teraz się śmieję z lewicy, że jest leniwa. No było zupełnie odwrotnie. Przez lata majątek pana Sławomira stawał się coraz większy. Obecnie wiceprezes partii Korwin posiada 2 domy, 1 mieszkanie, akcje, nieokreśloną ilość gotówki oraz bitcoiny. Co do zasady, ja bardzo cenię kryptowaluty, przy czym ja na tym rynku jestem bardzo długo, bo ja te bitcoiny kupiłem w roku 2013. Za $600 je kupowałem w każdym razie. Tak mi się wydaje, że masz ze 3 bitcoiny. No, jak tam uważasz. No dobrze, 3 bitcoiny, jakieś 450 tysięcy złotych w bitcoinach. Spoko. Tak mi wynika z kursu, bo on akurat w 2013 roku się mocno wahał. Od $150 do... Dobrze, ale żeby policzyć, ile mam bitcoinów, nie wystarczy znać kurs z tamtego okresu. Tak? Jednej zmiennej ci brakuje. No powiedziałeś, że za $600 się kupiłeś. Jeden bitcoin kosztował $600. To była jego cena. Aha, kiedy ja kupowałem rozumiem, bitcoiny. Że ty wydałeś $600 na bitcoiny wtedy. Włożyłem wtedy prawie wszystkie oszczędności w bitcoin. Okej, w porządku. Natomiast ja myślę, że w momencie spieniężenia to
pan Sławomir pojawi się na liście 100 najbogatszych Polaków. Myślę, że pan trochę przesadza. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu internautów nie wierzy, że pan Sławomir posiada taki majątek. Mam dla was dobry sposób, żeby to sprawdzić. Wystarczy, że będziecie głosować albo będziecie namawiać do głosowania na pana Sławomira Mentzena w najbliższych wyborach parlamentarnych. Kiedy już pan Sławomir dostanie się do Sejmu, będzie on musiał publicznie udostępnić swoje oświadczenie majątkowe, z którego wszyscy będziemy mogli się dowiedzieć, jaka jest prawda. Ile tych bitcoinów było? Tak jak zobaczysz moje oświadczenie majątkowe, jak mi się kiedyś tak nie poszczęści i zostanę zmuszony do zostania posłem, to się przekonasz. Pan Sławomir mimo swojego przyzwoitego majątku posiadał w swoim życiu jedynie dwa samochody. Mój pierwszy samochód to Skoda Fabia z 2005 roku. Dostałem ją od ojca w okolicach roku 2011, jak okazało się, że moja żona jest w ciąży i wreszcie będziemy potrzebowali samochodu. Jeździłem tą Fabią do chyba 15 roku. Znaczy ja nie jestem jakimś wielkim fanem motoryzacji. Samochód mam, Mazdę 6, jeżdżę nim od roku 2015. Ostatnio w zeszłym roku skończył mi się leasing, ale ten samochód jest na tyle ładny, że postanowiłem go sobie zostawić na dłużej, więc na razie nawet nowego nie kupiłem. Wiceprezes partii Korwin nie jest wolny od wad. Okazuje się, że ma problemy z bezpośrednią rozmową sam na sam z obcą osobą. Mam pewne problemy w takiej swobodnej rozmowie. Dużo wygodniej mówi mi się na tematy takie techniczne. To znaczy, jeżeli mam porozmawiać o podatku albo o gospodarce, mam z tym wielką łatwość. A jeżeli mam porozmawiać, nie wiem, o pogodzie albo o życiu, to robi się trudniej. Najbardziej panikuję, jak słyszę pytanie, co tam słychać albo co tam u ciebie. Nie potrafię odpowiedzieć na to. Czy dlatego powstało piwo Mentzen, że po tym jednym piwie dużo łatwiej się otworzyć? Oczywiście łatwiej. Jak miałem tę serię spotkań Piwo z Mentzenem w całej Polsce, no to stałem na scenie, piłem pierwsze piwo, drugie, trzecie, czwarte, naprzeciwko mnie 1500 osób, wtedy mam swobodę. To znaczy trudniej mi się rozmawia z jedną osobą niż z 1000 osób. Wiem, że to dziwne, ale tak mam. Najbardziej panikuję, jak do mnie się ktoś odzywa w windzie. Na przykład jedziemy windą i ktoś mnie zagaduje. Wtedy nie wiem, gdzie mam się schować. A jak mam coś powiedzieć do 1000 osób, to nie mam z tym żadnego problemu. I to wszystkie ciekawostki o Sławomirze Mentzenie, jakie na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli znacie jakieś inne ciekawostki o panu Sławomirze, to możecie się nimi podzielić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.